Nordland. The people of Nordland know what it means to live under the shadow of chaos. The northern marauders lie but a few short leagues away from the shores of Nordland, just across the sea. Coś tam, coś tam. Witam was wszystkich ponownie w grze Warhammer Age of Reckoning na serwerze Return of the Reckoning. I teraz pewnie zauważyliście, że co to kurde jest? Ja bym chciał wiedzieć jak to wyłożyć. Hotbars, targets, windows, emot, user settings, kurczę, włączyło mi się to gówno, nie wiem jak to wyłączyć. Interface, show, zaraz to ogarniemy. A może i nie. Dobrze, tak czy siak, nie ogarniemy tego, ale muszę sobie teraz kurwa przypomnieć, co ja mam do zrobienia. Mam w pizdu questów, różne zadania i w sumie wszystko wygląda jakby to było tu. Tuk, 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 tak, 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 tak. Okej. Okay. Mamy rozplanowane, gdzie mamy iść, gdzie są questy, więc jest dobrze. A zatem... naprawdę, wkurwia mnie to. Charge. No. Jak się tego... Jeszcze te kurwa znaki zapytania z dupy się pojawiły akurat tam. Nie wiem. Dajcie mi chwilkę, spróbuję się tego pozbyć. Kurczę. Kurczę, no. Nie wiem. Dokładnie nie wiem, jak to wyłączyć. Wyłącz się. To ten manual film, że coś tam. Price. George. To nawet nie działa, kurwa. No dobra. Entitlement to chyba nie to. Więc tutaj nie, to nie działa. Custom interface. Aha. Emotions. Chat, sounds, video. Nie widzę. Gameplay. Dzięki, człowiek sąsiad, który napierdalasz tam w cokolwiek. Dziękuję. Naprawdę, kurwa, 2 na 10. Najlepszy przyjaciel, kurwa, człowiek sąsiad. Nie wiem. Próbuję randomowo wciskać każdy guzik, oczywiście wyłączając go po drodze. Okej, o kurwa. Okej, to jest chatbox, pyk, 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 pyk. Nie wiem, F1, F2, F3, F4, F5, 6, 7. Nie mogę, nie wiem. Nie wiem. Jakby ktoś wiedział, napiszcie mi, jak to coś wyłączyć. Tymczasem macie okazję poznać naszego, mojego prześlicznego kwadrato oczego krasnoluda Duna.
Tak w zasadzie, gdybym mógł napisać jego pełną nazwę, nazwałby się Khardun. Gram akurat zabójcą troli, jeżeli mam być szczery. Muzyki prawie nie słyszę, jestem ciekaw, jak będzie w grze to słychać. Sounds. Music. Music. Ok, apply. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno. Tak czy siak. My mamy zmierzać trochę w innym kierunku. Ruszamy. Nie wiem, coś tutaj robić, farmerów zabić. Tam bodajże chyba jest nawet taki fajny questik. O, właśnie ta skrzynka, że trzeba zrobić olbrzyma, zajebista. Zajebista sprawa, ciekawe czy to działa. No, pamiętam, że się naprawdę fajnie przy tym bawiłem. Ogólnie strasznie podoba mi się wykreowany tutaj świat, te zniszczenia, to kurde, no naprawdę przyjemnie wygląda. Niestety nie bardzo mogę porównać to z Lineage'em. Jeszcze jak coś to z World of Warcraft. Ale no, jeżeli mam być szczery, to World of Warcraft jest bardziej przejrzysty. Takie przynajmniej mam wrażenie. Dobra, dlaczego akurat gram krasnoludami? Dlaczego ja tak strasznie lubię krasnoludy, zwłaszcza w uniwersum Warhammera? Bo muszę przyznać, że mimo iż mają bardzo, bardzo ciekawą... Momencik. Jest jakiś sztylet. Accept. Pek, pek. Pek, pek, pek. Aha, czyli tutaj muszę coś robić. Dobra. Oprócz tego, oni mają naprawdę zajebistą historię. Są bardzo dumnym narodem, wielkim, potężnym. Co ja muszę tutaj zrobić? Nakurzać go! Myk, myk, myk. Tego są wielkim, naprawdę narodem, z zajebistą kulturą, są bardzo ciekawymi stworami, stworzeniami, istotami świata Warhammera, to naprawdę trzeba przyznać, że ich historia mimo wszystko kończy się bardzo kiepsko. Dlaczego? To jest bardzo jest prosta. Przez to, że krasnoludy w świecie Warhammera to były istoty, które nie chciały za bardzo mieć do czynienia z innymi rasami. Stały się w pewnym momencie samotnikami przez, w głównej mierze, przez pewną sytuację, do której przyczyniły się mroczne elfy, a nie wysokie elfy. I tutaj jest właśnie taki mały problem, bo o co chodzi? Osoby, które znają uniwersum Warhammera, pewnie kojarzą tak zwaną wojnę o brodę. Jeżeli nie, to w tym momencie to ja sobie postaram przypomnieć, o co w niej chodziło, żeby bez problemu móc wam wyjaśnić. Mianowicie, o co chodziło w wojnie o brodę? Pewnego dnia do króla krasnoludów, niestety nie pamiętam imion, bardzo mi przykro. Nie jest mi przykro, ale tak naprawdę po prostu chcę coś powiedzieć. Dobra, chwileczkę, nie mogę się skupić. Jest ciężkie opowiadać i grać, jeżeli mam być szczery. Co to jest? No dobra. Tu muszę coś zrobić. Tylko co? Raven Hell Cannon. No nie widzę tutaj żadnych kanonsów, no ale okej. Okay. Chyba, że z góry mam strzelać. Dobra. Pewnego dnia do króla krasnoludów przyszła wiadomość, że od elfów... Tak? Od elfów? Nie, moment, jak to było? Aha! Do króla krasnoludów przyszła wiadomość, że ich karawany są niszczone. No, trochę słaby quest, uszczuplony, bo nic nie mogłem zrobić, po prostu poszedłem. Szkoda. Że ich karawany krasnoludzkie są bez przerwy atakowane i niszczone przez elfy. Tak naprawdę były one niszczone przez mroczne elfy, ale krasnoludy w swojej podności nigdy nie zwracały na takie drobiazgi uwagi, bo po co? Killer Raven
Hell Servant. Okej. Okay. Z tego? Z kanona? Dobra, Kresondy nigdy nie specjalnie zwracają na to uwagę. Dla nich, kurwa, elf to elf. Ciemny, jasny, nie ma znaczenia. Więc obrażeni całą tą sytuacją udali się w kierunku... Okej, okay, w kierunku właśnie... No, wysłali swojego przedstawiciela do wysokich elfów, by ten przedstawił całą sytuację, że o, jest, że Kresnoludy są zniesmaczone postawą wysokich elfów, że to się nie godzi, że to jest po prostu chamstwo robić takie rzeczy swojemu sojusznikowi, współtowarzyszowi handlowemu. Co się okazało? Władca elfi może... O, właśnie, to jest śmieszne, bo są według dwóch różnych księg, według księgi Stone Iron, czy coś takiego, jest opisana historia z pozycji krasnoludów, a w innej książce Warhammera jest przedstawiona wizja ze strony właśnie elfów, gdzie one się bardzo między sobą różnią. Ale nie przeinaczając faktów, mówię ze strony krasnoludzkiej. Wyglądało to... W sumie pójdę gdzieś indziej, bo tutaj się kurwa nic nie dzieje. No więc tak, że krasnoludy były w tym faktem zniesmaczone, udały się do elfów i tam zaczęły z nimi prowadzić pertraktację, co się później w efekcie końcowym okazało, że władca elfów ma na tą całą sytuację wyjebane, bo on nie jest temu winien, więc czemu ma odpowiadać za coś, z czym w ogóle nie ma związku? No ale się nie dziwię, też bym nie chciał odpowiadać za coś, czego nie zrobiłem, kurde, to jest bez sensu. No, jeżeli macie problem, bo coś tam, to se miejcie ten problem, ale nie do mnie. Bo nie mam z tym tak naprawdę nic wspólnego. I co się okazało? Krasnolud, który był posłem, się wkurwił, dosłownie dostał kurwa pianę na mordzie, zaczął napierdalać, rzucać się i mówił, że zaklina się na własną brodę, że albo winę zostaną zmazane, albo zrobi mu jesień z dupy średniowiecza. No i co? No i faktycznie. Ci się nie przyznali, ten się rzucił na nich wszystkich, został spętany, został obity, a w efekcie końcowym, dodatkowo, został pozbawiony brody. Co dla krasnoludów to jest ujmą na honorze niewyobrażalnie wielką i ta zniewaga dosłownie krwi wymaga. Krasnoludy nie pozwolą, żeby ktokolwiek dotykał ich brud, zwłaszcza nieprzyjaciel. Znaczy, zwłaszcza przyjaciel, z którym mamy srogie problemy, bo zaczyna kurde robić cyrki. No i co? Krasnolud został ośmieszony, został pozbawiony brody i wysłany do swojego króla, by przekazać mu informację, że takich sytuacji nie będą tolerować i żeby się odpierdolił. Tak najprościej rzecz ujmując. No i co? Wrócił krasnolud do władcy, ten zobaczył, że mu ogolili brodę, wkurwił się niemiłosiernie i stwierdził, że właśnie została rozpoczęta wojna między elfami, a krasnoludami. No i faktycznie, sytuacja trwała przez długi czas. Było kilka srogich bitew, w których praktycznie elfy ginęły i ginęły, krasnoludy też padały. W ostatecznej bitwie mimo wszystko władca krasnoludzki stoczył bój z właśnie władcą elfim, gdzie elfy zginęły. No po prostu znaczna ilość elfów, włącznie z władcą, tam królem, również zginęli. I w tamtym momencie cała relacja między krasnoludami a elfami poszła się przysłowiowo jebać. Elfy zostały bodajże wpisane do księgi uraz za tę zniewagę i będzie to pamiętane im przez setki tysiącleci, chyba że odpowiednio się zrekompensują. A rekompensat było w tamtych czasach
w większości przypadków albo śmierci osoby lub zapłatę w złocie lub klejnotach. Więc można się domyślać, jak to się miało skończyć. Co najśmieszniejsze, ze strony elfiej było to tak opisane w sposób pedalski, że my tej wojny nie chcemy, wybaczamy naiwność naszych towarzyszy krasnoludów, coś ala wybacz im ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. I właśnie tak też to wyglądało w tym przypadku, gdzie właśnie król elficki wydał rozkaz strzał i on wraz z jego wojskiem uronili łzę za każdego poległego krasnoluda w walce. To było tak pedalsko opisane, że normalnie czytałem to i się miałem do rozpuchu. No ale tak uważają elfy. Ja nigdy nie lubiłem elfów. Dla mnie elfy to jest tak spedalona rasa. W świecie Warhammera jest turbo przekoksana, jeżeli chodzi o statystyki, przynajmniej w drugiej edycji. Nie wiem, jak jest. One more item will be bound to your own pick. You're sure you want to pick? Pewnie, nie wiem, o chuj chodzi. Back. Aha. Nie mogę. Warrior Priest. Pasek, zajebiście. Książka. Luzik. Myk. Myk. A co ja muszę? Healerów! Ha! I świetnie. Jednego mniej. Czy coś jeszcze tu muszę zabić? Raven Helmagus. Okej, okay, to chyba tutaj muszę iść, nie? Silence, coś tam. Silence. Nie, dzięki, nie chcę żadnego party, ja jestem krasnoludem samotnikiem, mam was wszystkich wyjebundo. Okej, okay, idziemy w tamtym kierunku, trochę sobie przyspieszę, bo strasznie wolno biega ta postać. You're running out of battle, coś tam, pierdoły, pierdoły, pierdoły. Okej, okay, complete. Aha. No dobra, no to zrobiłem innego questa. Idziemy dalej. To ma kurwa pantera. Pantera i pan potem. To jest drugi level, kurwa. Śmieszne. No, to tak mniej więcej znacie historię krasnoludów. Dlaczego tak kiepsko skończyły, bo praktycznie w tamtym momencie zerwał się kontakt z wszelkimi elfami. Nie, stracili handel, na którym głównie opierała się ich ekonomia. A co więcej, kiedy przyszło co do czego, była walka, nie miały już nawet sojusznika. Smutne. Ale tak to jest, jak ma się butne karły, które zawsze uważają, że są najmądrzejsze, najważniejsze. W ogóle śmieszna sprawa, jeżeli chodzi o Księgę Uraz, bo motyw jest taki, że do Księgi Uraz może trafić każdy, kto uprzykrzył życie krasnoludom, właśnie takim najważniejszym, królowi, władcy, czy komukolwiek innemu w tej kategorii. I akurat jest taka fajna historia w Księdze Uraz, gdzie jeden goblin trafił do Księgi Uraz z racji tego, że pan i władca wyruszył na polowanie i w trakcie polowania na gobliny wystrzelił bełtak, który przeorał goblinowi czaszkę, od tyłu przeleciał przez oko. Ten przeżył i uciekł z pola bitwy i teraz, żeby zmazać swoją plamę na honorze, trafił do Księgi Uraz. Inaczej, trafił do Księgi Uraz i żeby zmazać swoją plamę na honorze, musi przyjść i dać się zabić. Bo inaczej to bura mu na całe życie. Kurwa, ma jakiś bezsens. Ale faktycznie coś takiego jest. I to mnie kurde bawi niemiłosiernie. Co tutaj? Amber Blossom, a coś tam. Koleś ma questy. Oczywiście typowe. Biorę wszystkie questy, jakie są. Nie wiem, o co w nich chodzi, ale robię. O, Blossomy są, widzę. Trzeba je zebrać. Aha. Nie jestem taki głupi. Tak. Jeden. Co, wszystko?
Tam jest jakiś koleś. Więcej, więcej. Chuj, nie mogę więcej. Dobra, to tam ten kwiatek muszę iść dać chyba temu ciulowi. Tutaj się coś dzieje. Aha, tutaj jakiś koleś leży, odpoczywa. Kurde, leni, patentowany, ale to typowe dla ludzi. Ludzie zawsze byli leniwi. Kurwa, on też jest leniwy. Sobie siedzi. Frajer. A my krasnoludy zapierdalamy, żeby później było mówione: ta ludzka robota taka piękna. Przyjdzie krasnolud i tak, tak, ludzka, kurwa. Jak tu patrzysz na ludzko, to się wszystko, kurwa, rozpada. Nasza krasnoludzka jest zajebista. Ewentualnie trochę gorsi są krasnoludzi. Są, fu, elfy. Trochę, troszeczkę. Trochę bardzo, ale my jesteśmy zajebiści. Co dalej? Aha, tu jest to, tutaj... Major Landmark. No, kto? To muszę go zabić? Halo? Halo, wchodzę. Ja tu wchodzę. Otwieram drzwi. Nie wiem. Tych mam zabić? No nie wiem. Rabbit! Rzucić go toporkiem! Jep. Przeżył? Kurwa! Królik mnie bije! Wy chore sukinsyny! No, dobra, teraz powinienem skręcić tutaj, tak? Iść do tego. I co tutaj muszę zrobić? Aha! Speak to Cowal Militians, Renan Marauders. Militians Real Marauders. Co to jest? Rabbit. To nie was chyba, to tutaj jakiegoś tam... Tak? Ale czemu jesteś, kurwa, rabbit? Jest rekrut, tak? Czemu on jest goły? Ej, stary, czemu nie masz portek? Ej, kolega! Kolega, czemu nie masz portek? Gdzie masz portki? Gdzie ci gacie ukryło? Aha. Okej, okay, siema, nara. Naparzamy, naparzamy. Myk. Zabijamy maraderów. Myk, toporkiem. Myk, jeps. Jeps. Więcej obrażeń. Więcej wściekłości. Aha. Fajnie. Siemka? Siemka? Dobra. Prawie wszystko przy jednym zamachu dajemy. Jak Araby. Jak arabski terrorysta załatwiam sprawy przy jednym zamachu. Jakieś baty. Bić, bić, bić. Jaki bat. Jaki srogi. Pojebał. Fajnie. Tchórze się ukrywają w frajerstwo jedno. Banda pedałów. Wiadomo, że ludzie. Nie to, co nasz ród krasnoludzki. Zawsze odważny, gotowy do boju. No nie, nie. Ech, ludzie. Wstyd, hańba i srum. Tak, tak, o was mówię. O tobie i twoich kolegach, którzy nic nie potrafią. No tak, Sigmara my to lubimy, bo Sigmar jest zapisany w historii krasnoludów. Jest nietolerowany, ale jest szanowany. Więc respekt na dzielni. Kurde, skrzynka jest otwarta. Nie, skrzynka jest otwarta. Dobrze, ja wam za to serdecznie dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku z serii Warhammer Age of Reckoning. Zapraszam was wszystkich na serwer. Ja jestem Dun. Ja gram postacią, która nazywa się Dun, a ja jestem Nabi. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć.